Okej, okay, zaczęliśmy nagrywać, więc najpierw Michel pozwól, że zacznę od paru słów po polsku, okej? Okay? Jasne. Powiedziała, że jasne, więc możesz zaczynać. Witamy serdecznie, słuchajcie, warsztaty o zdrowiu, kolejny gość ze świata, no bo wiecie, tak to jest, że rozmawiamy z mądrzejszymi od nas z całego świata. Przesadek. Nie? Mhm. No i w tym odcinku zapraszamy Michelle, która ma wiele do poopowiadania, bo nie dość, że jest dietetykiem, to jest jeszcze sportowcem, który dużo biega, a do tego no, zbyt dużo węglowodanów nie używa. To prawda i teraz o ile my mówiąc jako lekarze, że musisz ograniczać węglowodany, wtedy z dużym prawdopodobieństwem wycofasz sobie cukrzycę, odstawisz leki na ciśnienie i tak dalej, o tyle Michelle jest biegaczką, ultramaratończykiem, która biega bez ładowania węglami. To już w ogóle jest rozwalanie umysłu i o tym nam wszystkim opowie Michelle. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy i nie wiesz od czego zacząć, to specjalnie dla Ciebie napisaliśmy książkę Metoda odchudzania braci rodzeń. Znajdziesz w niej wszystkie informacje niezbędne do tego, aby odzyskać zdrowie metaboliczne i zdrowo schudnąć. Aby ją kupić, rozwiń opis tego filmu i kliknij w link. A jeżeli jesteś z nami od dłuższego czasu i podoba się Tobie to, co robimy jako znani youtuberzy, to ta książka na pewno się Tobie spodoba. Kupując ją, wspierasz naszą niezależną działalność edukacyjną, za co bardzo dziękujemy, można pięknie żyć. Hello Michel, nice to... Hey Michel, miło Cię widzieć w Polsce. Hej, dziękuję, bardzo się cieszę, że mogę tu być z Wami. A więc Michel, Twoja historia jest imponująca, ponieważ jesteś dietetyczką i biegasz. To dość nieczęste, jeżeli chodzi o świat low carb, spożywania niewielkiej ilości węglowodanów. Powiedz nam proszę, skąd się wzięła Twoja pasja do biegania? Okej, okay, wow, a moja historia zdrowia. Postaram się Was przeprowadzić przez nią dość szybko. Moja podróż zdrowotna rozpoczęła się, gdy miałam jakieś 12 lat. Zdiagnozowali u mnie bardzo poważne zaburzenie odżywiania się. Byłam anorektyczką. Miałam jakieś 152 cm i ważyłam około 25 kg. Powinniście to podzielić przez 2,2, więc... No, bardzo niskie BMI, 11,7, nie czułam mojego pulsu i serca i tym podobne. Natychmiastowo przyjęto mnie jako pacjentkę, otrzymałam jakieś 10% szansy na przeżycie. Przyjąłem system żywienia 24 godziny na dobę i odzyskałam moją wagę. To doświadczenie uratowało mi życie, ale powiedziano mi, że przez całe życie będę miała lęki, epizody depresyjne, będziesz walczyła z natrętnymi myślami dotyczącymi jedzenia. Taka będzie twoja rzeczywistość, na zawsze. No i wiecie, pomyślałem, że będę musiała stać się tą świetnie funkcjonującą osobą, która będzie musiała sobie radzić z zaburzeniami żywieniowymi przez całe życie. I tak było. Przez liceum chciałam uprawiać sporty. Kochałam sport, gdy dorastałam i byłam dość niska. Niezbyt skoordynowana, to odsunęli mnie od drużyny koszykarskiej. Skończyłam na biegu przełajowym i zakochałam się w nim. To był wystarczający powód, dało mi to motywację, żebym poczuła się w swoim ciele. Byłam w tym całkiem niezła. Uwielbiałam całą tą atmosferę koleżeństwa. Biegałam w liceum, a później na studiach. Chciałam się zakwalifikować na olimpijskie biegi próbne w Stanach. To był mój największy cel i w tym samym czasie zostałam również dietetykiem. Formalnie zarejestrowanym dietetykiem. Od samego początku, a zostałam dietetykiem w 2009, pewne rzeczy nie miały moim zdaniem sensu. Na przykład, gdy wchodziliśmy do pokoju i ktoś miał cukrzycę drugiego stopnia, mój nauczyciel mówił, no wiesz, ich poziom cukru jest bardzo wysoki, ponad 300, ich hemoglobina likowana wynosi 11, 12, u cukrzyka wynosi ponad 6, a więc ci ludzie mieli średnie zdrowie. Okej, nauczymy ich, jak spożywać węglowodany regularnie. Będą jedli 90 gram węglowodanów na śniadanie, 90 na lunch, a ja na to... Ale poczekajcie, czy my nie powinniśmy im powiedzieć, żeby nie spożywali węglowodanów? Nie, każdy potrzebuje węglowodanów. Bo ale byłam nowa, byłam młoda, byłam studentką. Wmawia ci się, że etapy choroby nie mają tutaj znaczenia. I pamiętam, że gdy przeszliśmy na oddział intensywnej terapii i spojrzałam na tuby żywieniowe przy łóżkach, było w nich to samo jedzenie, które ja otrzymywałam jako 12-latka. Jesteśmy 13 lat później, mam prawie 40 lat i to są nadal te same tuby z jedzeniem.
Woreczki żywieniowe składają się z cukru, maltodekstryny, syropu kukurydzianego, oleju rzepakowego i zapiekanki sojowej. I tak jak wspomniałam, dzisiaj mamy lepsze woreczki żywieniowe pod względem tego, co zawierają, ale szansa, że pokryje ci je ubezpieczenie? Praktykowałam to przez 11 lat i otrzymaliśmy je dwukrotnie. Jeżeli chcecie otrzymać pełnowartościowe tuby żywieniowe, to kosztują ponad $1000 dziennie, a więc większość ludzi nawet nie wie o tym, że istnieją i nie stać ich na nie. Pytałam więc moich nauczycieli akademickich, czy to jest najlepszy sposób, bo żeby kogoś karmić sondą pokarmową, to musiałeś albo uczestniczyć w jakimś tragicznym wypadku, może nie możesz jeść, jesteś pacjentem chorym na raka, czy coś w ten deseń. A mi po prostu powiedziano, że tu chodzi wyłącznie o kalorie i to nie ma znaczenia. Nikt mi tak naprawdę nie powiedział, że... Michelle, to niesamowita historia, ponieważ nasza... Tak naprawdę ludzie ze społeczności low carb zawsze mają swoje historie. Twoja historia jest prawdziwa i naprawdę podobna do naszej. Pamiętam i teraz, po latach, wiedza, którą uzyskaliśmy i to dopiero w trakcie naszej pracy. Podczas naszych studiów mówiono nam, że cukrzyca drugiego typu jest nieodwracalna, że jest to choroba, która musi być leczona innowacyjnymi tabletkami i lekami, a my w to uwierzyliśmy. Tak. Po czym zaczęliśmy zadawać pytania. Czy tak jest naprawdę? No i właśnie to potrafi was wpakować w tarapaty, zadawanie pytań. Ja to robiłam i pewnie zauważyliście to już w trakcie waszego praktykowania. Tu nie chodzi o to, że wskazówki stanowią problem, a o to, że pacjent ich nie przestrzega. Jeżeli pacjent by się jeszcze zdrowo odżywiał, jadł więcej owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, ale okazało się, że większość pacjentów naprawdę stara się robić to, co się ich prosi. Naprawdę próbowali. Ale wiecie, że wiemy, że za miesiąc będę prowadziła prezentację na Low Carb USA i temat mojej prezentacji to zdrowy rozsądek i odwaga. Za tym się opowiadam i o to pytam lekarzy i dietetyków. Powinniście się cofnąć o krok i zastanowić nad tym, czy to ma sens. Niektórzy nie tolerują węglowodanów, jak na przykład ludzie z cukrzycą. Dlaczego im je podajemy? Zapotrzebowanie ciała ludzkiego na węglowodany wynosi zero. Jest to coś, o czym nie wie większość lekarzy, jak i dietetyków. Nie potrzebujesz żadnych. Mamy niezbędne kwasy tłuszczowe, bez których umrzesz. Niezbędne aminokwasy, bez których również umrzesz. Nie ma niezbędnych kwasów węglowodanowych. Nie istnieją. Zobaczyłam ten krąg chorobowy. Pracowałam w kilku szpitalach i mamy tam ludzi, którzy są stałymi bywalcami. Wracają, a ich cukrzyca się pogarsza. Ich zęby gniją, mają demencję. Doświadczyłam amputacji, ran, które się nie goją. To było straszne. I to naprawdę ciebie podłamuje. Zadajesz sobie pytanie, czy po to zostałam dietetykiem? Po to, żeby widzieć, jak ludziom się pogarsza? Tak, ale czy nie uważasz, że coś jeszcze stoi za tą całą błędną wiedzą? Spójrz, to jest tak logiczne. Gdy jesteś cukrzykiem, to jesteś uczulony na węglowodany. Nie możesz jeść dużo węglowodanów. Najlepszy sposób na cukrzycę to odżywianie się dietą low carb lub keto. Mówimy o wyeliminowaniu węglowodanów. Wszystkie media, dietetycy, a nawet lekarze mówią, że musimy jeść węglowodany 5-6 razy dziennie. My to nazywamy Matrixem. Prawdopodobnie kojarzysz ten film, ale musisz zdać sobie sprawę, że cały świat... Spójrz na tę rozmowę. Jesteśmy w niewielkiej wsi w Polsce. Ty jesteś w Stanach Zjednoczonych i rozmawiamy na temat, który ma się podobnie zarówno w naszym, jak i twoim kraju, które dzieli tysiące kilometrów. Owszem. Wiem, co chcesz powiedzieć. Nie jestem działaczem konspiracyjnym, ale mówimy tutaj o zjawisku globalnym. Mówimy o tym, jak globalne informacje, edukacja, duże przemysły spożywcze i firmy farmaceutyczne kontrolują naszą wiedzę. Owszem, i to nie jest żadna tajemnica. Mam książkę o tytule Dietitian's Limits na Amazonie.
Zarząd zarządzający dietetykami w Stanach Zjednoczonych, który nazywa się Academy of Nutrition, są sponsorowani przez przetworzone jedzenie. Dosłownie sponsorowani przez Pepsi, Frito-Lay, Coca-Cola. Gdy otrzymujesz wszystkie pieniądze z danego miejsca, to w Stanach Zjednoczonych mamy do tego prezydenta, Izbę Reprezentantów, Kongres i mamy ludzi low carb, keto, którzy na to przeszli. Tak naprawdę mamy kilka osób zasiadających w kongresie, które stosują dietę ketogeniczną. Każdy członek kongresu, każdy z nich jest sponsorowany przez przynajmniej jedną firmę farmaceutyczną. A więc mamy tu tą samą sytuację. Nie można oczekiwać, że taka osoba zacznie wierzyć w coś, co sprawi, że straci pieniądze. To naprawdę nie ma nic wspólnego z prawdziwymi danymi i wiedzą. Mamy badania, które wskazują, że możemy obniżyć stężenie glukozy. Możemy sprawić, że będziesz na nią bardziej wyczulony. Możemy zacząć odwracać cukrzycę drugiego typu w 8 dni. 8 dni mam pacjentów i wy zapewne również, którzy mieli cukrzycę przez 30 lat. Możemy to dosłownie zmienić, całkowicie odwrócić cukrzycę w mniej niż 2 miesiące. Nikt nie powinien się tak z nią męczyć. Tak, ale musimy zrozumieć, słyszę, że mamy taki sam gniew w głosie. Gniew, który, owszem, ludzie powinni być zdenerwowani. Okłamali ciebie. Tu chodzi wyłącznie o pieniądze. I możesz ją wyleczyć. To jest naprawdę proste. Możemy oczyścić cały świat. Jest tak, jak powiedziałeś. Tak jest w Stanach. Widziałam to wzdłuż i wszerz całej Europy. Zaatakowało nawet obszary, które były bardziej pierwotne w sposobach odżywiania się. A teraz spożywają tam takie samo przetworzone jedzenie. Odciągnęliśmy ludzi od jedzenia mięsa i tłuszczów, wszystko to, co spożywaliśmy od eonów, czym zasilaliśmy nasze ciała i utrzymywaliśmy nasz cukier we krwi na odpowiednim poziomie. Nauczyliśmy ludzi tego, że powinni jeść soki, banany i bajgle, a to można to zauważyć pewien kontekst. Oczywiście, jestem ultrabiegaczem, jestem ekstremalnie aktywna, szczupła, spożywam pewne węglowodany, ale mamy badania, które wskazują na to, że tylko 7% społeczeństwa Stanów Zjednoczonych ma zdrowy metabolizm. Dla nich węglowodany to toksyny. Nadszedł czas, żeby... I użyję tutaj analogii, nie uczymy ludzi. Czy kiedykolwiek nauczyliście... Powiedzmy, że przychodzi do was pacjent z cukrzycą drugiego typu. Wasze komórki są napełnione glukozą, węglowodanami, nie ma już miejsca na kolejne. A więc gdy pacjent spożywa węglowodany i bierze insulinę, to one się nie rozpływają magicznie w powietrzu i we wszechświecie. Gdzieś muszą się zatrzymać. Nie mówimy o tym ludziom. Jeżeli chorujesz na cukrzycę drugiego typu, jesz węglowodany, bierzesz insulinę, to to idzie w tłuszcz. Zostanie zachowane w formie tłuszczu. I właśnie dlatego u cukrzyków występuje od 2 do 4 razy większe prawdopodobieństwo chorób serca, a to dlatego, że odkłada się w twoich narządach. To nie jest dobre, to nie jest zdrowe. Słyszałem, że wielu lekarzy, którzy mówią o tym, że okaleczamy naszą opiekę zdrowotną, co może być prawdą, nie wiem jak to się ma w Polsce, w Stanach jest niezły bałagan. Niemniej jednak fakt, że możemy coś odwrócić tak szybko, tylko że to jedna z tych rzeczy, którą łatwo można osiągnąć, ale to wcale nie jest takie proste. Przetworzone jedzenie jest uzależniające, ludzie je spożywają przez cały czas. Jest to rzecz zaakceptowana przez społeczeństwo. Tak, porozmawiamy o uzależnieniach, ale później. Porozmawiajmy więcej o metabolizmie. Cukrzycy, otyłości, insulinooporności. Trzymajmy się jednego obszaru. Kochamy dietetyków, dlatego że ich rekomendacje są nadal nieaktualne, biorąc pod uwagę współczesne dane. Te są następujące. Możesz odwrócić cukrzycę przy pomocy ketodiety. Nawet u pacjentów będących cukrzykami przez 30 lat i nadal, jeżeli dietetyk... I tu nie chodzi stricte o dietetyków. Tu chodzi o cały system. Chodzi o system dietetyków, w którym dietetycy nadal mogą przyjąć pacjenta i powiedzieć: okej, nie masz cukrzycy, straciłeś na wadze, twój lekarz odstawił ci leki, ale dieta ketogeniczna? Boże święty, nie, twoje nerki. Tak, keto to złe słowo. Keto rozpatruje się jako dietę tłuszczową i mnie nauczono już we wczesnych
2008-2009, że dieta ketogeniczna powoduje choroby serca, że wysoko przetworzone tłuszcze powodują choroby serca, a my mamy metaanalizy, które wskazują na to, że to nieprawda. Ponownie, zdrowy rozsądek i odwaga. Cofnijmy się o krok. Gdyby mięso i tłuszcz powodowały choroby serca, to rasa ludzka by nie istniała, a to dlatego, że to wszystko, co jedliśmy poprzez naszą ewolucję. Jedliśmy duże zwierzęta, ich narządy i tłuszcze. Kolejna rzecz, o której wiemy, to że gdy twój cholesterol LDL jest wysoki, to jest to zazwyczaj dobre dla ciebie. Wiąże się to zazwyczaj z wysoką odpornością immunologiczną. Jedyny problem występuje, gdy LDL ugrzęźnie w twoich tętnicach. Ale to się nie dzieje samo z siebie. Musi dojść do jakiegoś zapalenia i utleniania w tętnicy. A więc musimy zadać sobie pytanie, co powoduje to zapalenie i utlenianie. Mamy historyczne zapiski na temat choćby Eskimosów. Wszystko, co jedli, cała ich dieta składała się z tłuszczu w 80%. Nie mieli żadnych chorób serca, raka, po czym nagle przyjęliśmy zachodnią dietę i zarówno choroby serca, jak i rak gwałtownie wzrosły. A więc co powoduje te obrażenia w tętnicach? Mamy przytłaczające dowody, że to wysoki cukier we krwi, utrzymujący się przez dłuższy czas. Hiperglikemia uszkadza twoje tętnice i wtedy LDL grzęźnie, krzepnie. Nauczyliśmy zarówno lekarzy, jak i dietetyków nieprawidłowości. LDL jest zły, tłuszcz jest zły, a w rzeczywistości są dla ciebie najlepsze. Jeżeli stosujesz dietę niskotłuszczową, to zastąpisz go czymś, są to zazwyczaj węglowodany. Ciągle to widzę. Ludzie myślą, że nie potrzebują tłuszczu, ale żrą masę makaronu i płatków, bajgli. Nie wiem, co się dzieje, jestem niespokojny, kręci mi się w głowie, trzęsę się i zyskuję na wadze. Skąd się to bierze? Niestety nasze myślenie jest odwrócone do góry nogami. Niestety, wmówili nam to. Całe pokolenie ludzi, które rozpoczyna dzień od przetworzonych płatków, makaron na lunch, sztuczny burger i możemy rozmawiać o tym nonsensie. To jest nasz sposób jedzenia i to jest tak dalekie od naszej ewolucji. Musimy się nad tym poważnie zastanowić. Każdy gatunek ma specjalnie przydzieloną dietę. Na przykład mam psa i żółwia. Odżywiają się zupełnie inaczej. Gdybym karmiła psa jedzeniem mojego żółwia, to by zdechł. Żółw je sałatę, trawę, a pies wątroby i mięso. Ludzie jako gatunek mają specjalnie przeznaczoną dietę i składa się głównie z wyrobów zwierzęcych, z mięsa, tłuszczy nasyconych. Wiemy, że dzięki temu nasze ciało wchłania B12 i wszystkie wartości odżywcze z łatwością. To nie oznacza, że nie możemy jeść jakichś roślin i węglowodanów. Większość ludzi toleruje niewielkie ilości, jeżeli ma zdrowy metabolizm. Ale jeszcze raz, mówimy o niewielkich ilościach i to przy zdrowym metabolizmie, gdzie niestety większość, nie tylko Stany Zjednoczone, znajduje się w innej sytuacji. No dobrze, Michel, to jest bardzo ważny obszar, ten dotyczący cholesterolu i LDL. Fakty są takie, że około 33% pacjentów low carb ma wyższy cholesterol, cholesterol LDL. Są tym ogromnie zmartwieni i zestresowani. Wracają, kierują się do kardiologów, do innych lekarzy, no i ci niestety mówią im, że umrą przez choroby serca. Nie sprawdzają ich trójglicerydów, nie sprawdzają HDL, insuliny, nie sprawdzają ich hemoglobiny glikowanej, która będzie niższa i wyższa w zależności od cholesterolu HDL. A więc jak wygląda rozmowa pomiędzy tobą a pacjentem odnośnie cholesterolu LDL? Czy możesz nam o tym opowiedzieć? Jasne, że wam opowiem. Wiecie, jak jest. I to stanowi również problem w Stanach. Dzisiaj, idąc na wizytę do lekarza, jeżeli masz podwyższony cholesterol LDL, to w wielu przypadkach jest on zobowiązany do tego, żeby przepisać ci statynę. Kiedyś to wyglądało tak, że mogą ci wypisać receptę i to, czy ją wypełnisz, to twoja sprawa. Ale dzisiaj jest to od nich wymagane, żeby otrzymać refundację z ubezpieczenia i powiedzieć ci, że musisz zrealizować receptę. To jakiś obłęd. Ale wracając do powyższego, jak powinna wyglądać taka rozmowa moim zdaniem? Mamy ogrom badań, które dowodzą, że wyższy LDL wiąże się z lepszymi wynikami i to w szczególności u ludzi starszych. Mniejsze ryzyko infekcji, dłuższy żywot. Były badania, które wskazywały, że im niższy cholesterol LDL, tym wyższe ryzyko infekcji. A teraz w zakresie COVID-19
Ludzie z niższym poziomem LDL mają więcej schorzeń, problemów i dłużej przebywają w szpitalach. Popełniliśmy duży błąd, obserwując LDL w osobności, odrębnie. Rozmawiając o odżywianiu, wiele zależy od kontekstu. Jeżeli ktoś do mnie przychodzi, a zdarza się to dość często, o mój Boże, mój cholesterol całkowity, ja też mam wysoki, i LDL są wysokie. Powiedziałabym, okej, muszę zobaczyć resztę wyników i wymieniasz te, które są istotne. Jaką masz hemoglobinę glikowaną, to pokaże nam, jaki masz poziom cukru we krwi na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy. Jakie masz stężenie trójglicerydów, jaki masz poziom insuliny na czczo. Mogę nawet spojrzeć na białko C-reaktywne jako wskaźnik stanów zapalnych. W moim doświadczeniu w 95% przypadków, jeżeli stosujesz dietę ketogeniczną, to poziom triglicerydów jest niski, cukier w normie, A1C w normie, nie ma stanów zapalnych, nie martwi mnie to. Wysoki LDL jest dobrym wynikiem. Zauważyłam przerażający trend, gdy pracowałam w szpitalu. Pracowałam na poziomie, który się nazywał rehabilitacyjnym, ale tu nie chodziło o narkotyki, a na przykład miałeś wypadek i będziesz tam przez miesiąc, czy ile będzie potrzeba. Otrzymujesz fizjoterapię. Miałam kilku pacjentów z udarami i zauważyłam trend, śledziłam go przez 3 miesiące. 68% pacjentów, którzy przyszli z udarem, otrzymało recepty na statyny w przeciągu roku. Poruszyłam ten temat z dyrektorem medycznym i powiedziałam, to dużo, to nie wygląda dobrze. A odpowiedź, którą usłyszałam, to wróć, gdy staniesz lekarzem, idź wypisywać recepty. Oni się tym nie przejmują, ich to nie interesuje. Jestem tylko dietetykiem. Co ja mogę wiedzieć? Moim zdaniem, a widziałam to wielokrotnie na podstawie danych, statyny nie pomagają i mogą potencjalnie powodować problemy w przyszłości. Ponownie, nie jest to problem, który należy rozwiązać. Przy braku wysokiego poziomu trójglicerydów, cukru we krwi, chcemy mieć wyższy cholesterol LDL. To dobry wynik, potrzebujemy go w naszym ciele, ma tak wiele funkcji. Cholesterol jest ważny dla naszego ciała. Jest niebezpieczny jedynie, gdy ugrzęźnie w tętnicy i doprowadzi do jej zwężenia. To, co powinniśmy zadbać, to żeby nie jeść i nie wykonywać czynności, które prowadzą do zapalenia i utleniania go w naszych tętnicach. Tak, to było naprawdę interesujące, ale pozwól, że zapytamy się ciebie o twój styl życia. Ponieważ pewnego dnia się obudziłaś i zdecydowałaś, że przejdziesz na dietę keto, ale... To dobra historia. Ale... Tak jak wspominałam, próbowałam się zakwalifikować na eliminację do olimpiady w maratonie i biegłam przez 2 godziny i 54 minuty. Wtedy w 2019 roku trzeba było biec przez 2 godziny i 48 minut, a więc było to jakieś 6-7 minut mniej. Trenowałam bardzo ciężko, stosowałam dietę o wysokiej zawartości węglowodanów i zauważyłam, że nagle moje ciało przestało się regenerować. Byłam naprawdę zmęczona, ale pomyślałam, że nie szkodzi i pewnie mam stresujący tydzień. Niestety pogorszyło mi się. Moje mięśnie mnie naprawdę bolały, miałam lęki. Tak jak już wspominałam, mniej więcej przez całe moje życie naprawdę się pogorszyły i to w takim stopniu, że miałam napady paniki w środku dnia. Przydarzył mi się również w trakcie pracy. Gdy wychodziłam pobiegać, to lał się ze mnie zimny pot. Skontaktowałam się z 2 różnymi dietetykami i zapytałam się, czy mają pojęcie, co się dzieje, bo nie wiem, co robić. Obydwaj powiedzieli, że potrzebujesz więcej węglowodanów. Jesz 350 gram węgli, to potrzebujesz 450 gram. Pomyślałam, cóż, no dobrze, jak pewnie sobie wyobrażacie, nie wyszło mi to na dobre. Czułam się strasznie i w końcu podczas jednego dnia w szpitalu, który był naprawdę wymagający, byłam na onkologii i odszedł nam bardzo młody pacjent. Przyszłam wcześniej do domu i dosłownie zasnęłam na kanapie o godzinie 5. Obudziłam się i czułam, jakby całe moje ciało płonęło. Wszystko mnie bolało i już nie miałam pomysłów. Wypróbowałam ibuprofen, wypróbowałam wszystko, alkohol i o 3 nad ranem poszłam na pobliską stację benzynową i kupiłam lód, 30 funtów lodu. Wrzuciłam go do wanny, położyłam się tam i płakałam. Przyszła moja partnerka i powiedziała, wiesz co, może powinnyśmy wypróbować coś innego. A ja tylko myślałam o tym, że to koniec, że mam dość, już nigdy nie będę biegać, to niszczy moje zdrowie, miałam wtedy 36 lat. Intuicyjnie wiedziałam, że takie ilości węglowodanów nie wpłynęły na mnie dobrze. Ale wmawiano mi raz po razie, że muszę je przyjmować, jako że jestem sportowcem. Jako że nie miałam już więcej biegać, to zdecydowałam, że... Najpierw się zdecydowałam na keto... Później karniwora
I tak jak mówiłam, mam za sobą zaburzenia odżywiania, więc moja partnerka zwróciła na to uwagę. Nie wydaje mi się, że dieta karniwora jest dobrym pomysłem. Myślę, że jest zbyt ograniczająca i nie pamiętam do końca dlaczego, ale podjęłam decyzję, że muszę ją po prostu wypróbować. Muszę ją wypróbować przez 30 dni, żeby to sprawdzić. Byłam przestraszona, myślałam, o mój Boże, co jeżeli będę czuła się okropnie? Gdybym wtedy wiedziała to, co dzisiaj, to bym się lepiej nawadniała, brała elektrolity, trochę ich unikałam. W trzecim tygodniu, drugiego tygodnia, zauważyłam, że mięśnie przestały mnie boleć. Oczywiście nie biegałam, ale w trzecim tygodniu moja partnerka powiedziała, hej, podejdź i usiądź ze mną. Nie wiem, czy mi się podobają te twoje diety, ale to najlepszy stan, w jakim ciebie widziałam przez te 11 lat, od kiedy ciebie znam. 3 tygodnie i miała rację. Byłam spokojna, mogłam spać i pewnego dnia po prostu było mnie więcej. Jako, że nie biegałam, to zaproponowała, żebym poszła się przebiec, bo już jej przeszkadzałam. Stwierdziłam, że okej, przebiegnę parę mil. Nie wiedziałam, czy nadal potrafię biegać. Byłam na diecie praktycznie bez węglowodanów. Wyszłam z domu i przebiegłam 8 mil i to był pierwszy raz od miesięcy. Coś się przestawiło u mnie w głowie. Czułam się dobrze i zadałam sobie pytanie, czy naprawdę mogę to zrobić? Zrobiłam research, dowiedziałam się o kimś takim jak Zach Bitter, który w tamtym czasie był rekordzistą świata w biegu na 100 mil. I on się stosował do diety o niskiej zawartości węglowodanów. Mistrzu, ucz mnie. Chciałbyś mnie poprowadzić, coachować? Moja partnerka myślała, że będę biegaczem rekreacyjnym, a ja na to, że przebiegnę ultramaraton. I oczywiście mniej więcej w tym samym czasie nadszedł COVID, a więc straciłam te wszystkie godziny pracy w szpitalu. Przydzielono mnie do call center. No, ludzie dzwonią i zamawiają jedzenie, a więc przez 8 godzin dziennie musiałam słuchać, jak cukrzycy dzwonią i zamawiają ciastka czekoladowe, jak zamawiają... Planowałam przejechać wszystkich moich współpracowników i dietetyków, którzy myśleli, że jestem szalona. Jem mięso i masło, gdy w międzyczasie oni zajadają się owsiankami i bajglami. Ale rozwiałam moje wątpliwości. Mój świat się zmienił, chociaż czułam również gniew. Pracując w szpitalu miałam dostęp do testów klinicznych. Możesz je sprawdzić online, możesz je wydrukować. Jest ich tak wiele w zakresie diety ketogenicznej i cukrzycy. Będziemy mieli ich więcej, również dla zdrowia mentalnego, ale dlaczego mi nikt o tym nie powiedział? Przez dekady cierpiałam na niepokój i dlatego zdecydowałam się na napisanie książki. A jeżeli chodzi o bieganie, to podjęłam się tego bez żadnych oczekiwań. Na zasadzie, zobaczymy jak pójdzie i niestety każdy wyścig, w którym miałam brać udział, został odwołany przez COVID. Ale nareszcie 7 listopada 2020 wzięłam udział w pierwszym wyścigu. To był 6-godzinny wyścig, a więc ile mil jesteś w stanie przebiec w przeciągu 6 godzin? I wygrałam. Przebiegłam trochę więcej niż 46 mil. Nie wiem, ile to będzie w kilometrach, ale to był wyścig w rodzaju wkład charytatywny za każdą przebiegniętą milę. Teraz brałam udział w wyścigu 50-milowym. Przebiegłam wyścig na 100 kilometrów i moje ciało jest zdrowsze niż kiedykolwiek. Michelle, ale nie brałaś żadnych węglowodanów, biorąc udział w zawodach, tak? Nie musisz jeść w trakcie biegu na długie dystanse? My na przykład nie jemy podczas biegów na 10 km, ale 50 to dłuższy dystans, a więc jak się przygotowujesz do ultramaratonów i co jesz podczas nich? To zależy. Przepraszam, słuchać mojego psa jest trochę irytujący. Wiecie... Wiecie, tak ogółem, celem każdego biegu długodystansowego jest chronienie glikogenu w mięśniach. Nie ma znaczenia, czy jesteś sportowcem spożywającym duże ilości węglowodanów, czy niewielkie. Nigdy nie skończy się nam odkładany tłuszcz w ciele, ale mamy ograniczoną możliwość przechowywania węglowodanów. A więc trenując na diecie o niższej zawartości węglowodanów, uczę moje ciało, żeby spalało tłuszcz jako paliwo, nawet na wyższych obrotach. Co to oznacza? Przeczytałam badania, że 60% osób, które biegają ultramaratony, rezygnuje ze względu na zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Zazwyczaj jedzą tak dużo niezdrowego cukru i tym podobnych. I nie mówią o tym głośno, ponieważ to nie jest popularne, żeby o tym mówić otwarcie. Nie, absolutnie. Wiecie, to tak jakby komuś mówić o sraczce. To, co ja robię, to zaczynam od elektrolitów, jakiegoś rodzaju tłuszczu, tłusta śmietana w mojej kawie albo olej z kokosu, po czym jakieś 30-40 minut w trakcie wyścigu
okazało się, że mogę spożywać jakieś 20 gram węglowodanów na godzinę i nic mi się od tego nie dzieje. Wielu sportowców, którzy spożywają duże ilości węglowodanów, potrzebują 50, 60, 70 gram i to jest sporo cukru. Ja wolę jeść pełnowartościowe jedzenie takie jak podczas ostatniego biegu. Zjadłam trochę ryżu, wymieszałam to z S-Fuels, to coś podobnego do napojów Dexters. Ale to stosunkowo niewiele w porównaniu do tego, co wiele osób zjada. Wykorzystuję to tylko podczas krótkich, intensywnych treningów albo bardzo długich biegów. Mogę biec przez 2-3 godziny na czczo i dobrze mi z tym. I cóż, taki jest cel bycia na diecie niskowęglowodanowej i do tego się szybciej regeneruje. Gdy byłam sportowcem odżywiającym się węglowodanami, to szłam się przebyć jakieś 30 km i byłam cała obolała. Teraz, będąc na diecie niskowęglowodanowej, mogę to zrobić, po czym powtórzyć to następnego dnia. Wiecie, nie wiem, na czym dokładnie polega ten mechanizm, ale są badania, które mówią o tym, że duże ilości cukru i glukozy prowadzą do stanów zapalnych. Dla mnie to było świetne. To, że mogłam jeść dużo białka i tłuszczu i korzystać z węglowodanów, ale w sposób strategiczny. Michel, wygrany wyścig to świetna historia. Podobnie jak twoja praktyka dietetyka. To nie jest popularne na świecie, żeby dietetycy mówili o tym, że trzeba jeść mięso i jajka, żeby pięknie żyć i zdrowo. My o tym mówimy w Polsce i czasami ludzie się na nas patrzą i są zdezorientowani, ale nas to nie obchodzi. Nasze następne pytanie to, czy wiesz o tym, że istnieją różne pomiary barw na produktach z przetworzonym jedzeniem, które mówią nam na przykład, co jest zdrowe, a co niezdrowe. Wiesz, kolorowe systemy oznakowania żywności. Często wychodzi na to, że mięso i jajka są niezdrowe, a płatki śniadaniowe są na topie, jeżeli chodzi o zawartość odżywczą. Czy jako dietetyk polecasz te zdrowe płatki śniadaniowe? Gdybyście tylko obejrzeli moje ostatnie wideo na Instagramie, to byście wiedzieli, że nie. A no co ty? Myślałem, że... Tak, musimy zawsze myśleć o tym, kto na tym zyskuje. Nie ma pieniędzy, jeżeli chodzi o dbanie o zdrowie. Żyjemy, szczególnie jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, i wydaje mi się, że tak jest na całym świecie. Żyjemy w kapitalistycznym społeczeństwie. To oznacza, że przynajmniej w zakresie zdrowia, jeżeli ciebie uzdrowię i już nie chorujesz na cukrzycę, to tracę pieniądze, dlatego że nie będą ci już potrzebne recepty. Nie potrzebujesz amputacji, nie przychodzisz do szpitala. Z drugiej strony nie mogę cię zabić, bo poskutkuje to tym samym. Muszę ciebie utrzymać nieustannie chorego. No i to jest straszne, smutne. Nie mówię, że ktokolwiek pracujący w zakresie medycyny myśli w taki sposób, ale tak wygląda rzeczywistość. Naprawdę tak to wygląda. Wszyscy stajemy się współwinni. Wielokrotnie nawet o tym nie wiemy, ale mamy dietetyków, którzy chwalą cukier. Nie jedz mięsa. Wiemy dosłownie, że jeżeli zaprzestaniesz spożywania płatków śniadaniowych i będziesz wyłącznie jadł mięso i tłuszcz, to odwrócisz swoją cukrzycę. Ale przekonaliśmy dietetyków, żeby mówili pacjentom o tym, że mają ograniczyć mięso i tłuszcz, jedzcie dużo płatków i w ten sposób pacjenci pozostają chorzy. Jest taki raport w Polsce z 2021 roku na temat otyłości dziecięcej. To naprawdę ważny temat. Jesteśmy prawdopodobnie na pierwszym miejscu w Europie, jeżeli chodzi o wzrost otyłości u dzieci. Zgadnij, jakie są najpopularniejsze sposoby na edukowanie rodziców i dzieci. Oto wskazówki. Oto wskazówki od koncernów farmaceutycznych, które zostały przekazane lekarzom, i to jest najpopularniejsza metoda edukowania rodziców otyłych dzieci. A więc jeżeli rodzic przyjdzie do dietetyka, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że porada, którą rodzic otrzyma, jest przekazana od i promowana przez przemysł spożywczy.
spreading and marketing by the, you know, food industry. To jakieś szaleństwo. Tak, powiedzą im, że mają jeść 6 razy dziennie, będą nawijać o dokonywaniu wyborów, będą posługiwali się słowami, które nic nie znaczą. Sprawdziłam wytyczne dietetyczne w Stanach z 2020 i 2021. To taki sam nonsens, o jakim się mówiło przedtem. Używają słowa zdrowy. Zdaje się, że 526 razy. To słowo się tam ukazuje przez cały czas, ale nie ma za to nic na temat zdrowia. Jeżeli pójdziesz z otyłym dzieckiem do dietetyka o tradycyjnym podejściu, to powie, żeby jadło zdrowe ziarna, płatki z rana, granole na lunch, przekąski preclowe, tym samym węglowodany i przetworzone jedzenie. Pamiętajcie, że 20% diety dzieci powinno się składać ze słodyczy, ponieważ potrzebujesz odrobiny toksycznego jedzenia, po to, żeby dziecko było odpowiednio nastawione do jedzenia. Znasz tę zasadę? 80 do 20? W Stanach mówi się obecnie o 10%, z których powinieneś czerpać przyjemność. Nigdy nie powinniśmy tego robić. To tak jakby powiedzieć, że przez 10% mojego wolnego czasu zażywam kokainę. Ja tego nie robię, bo to naprawdę zły pomysł. Oczywiście. To nie jest idealna analogia, bo uważam, że jest na to miejsce. Ale wtedy mówimy o pełnowartościowych węglowodanach. Nikt się nie stanie otyły jedząc jagody. Tyjemy jedząc pączki, ciastka, chipsy, płatki śniadaniowe, nadziewane grzanki, słodycze. Raz jeszcze mówimy o tym samym. Zeszłego roku przeprowadziłam wywiad z lekarzem i powiedział mi, że najszybszy przyrost demograficzny otyłości w Stanach Zjednoczonych widzimy u dzieci w wieku 2 do 5 lat. A więc od 2 do 5 lat to przedział wiekowy, w którym poziom otyłości wzrasta. Odwiedziłam moją siostrę. To dlatego, że mam 3 starsze siostry i jedna z nich mieszka nieopodal Disneylandu, który jest dużym parkiem rozrywki w Stanach. I powiem wam, tu nie chodzi o mój osąd, to tylko i wyłącznie moja obserwacja. Jeszcze nigdy nie widziałam tylu grubych dzieci. Trajektoria naszego metabolizmu na całym świecie tak naprawdę nie jest dobra. I to, że my sami to rekomendujemy, dietetycy, powinno nam dzwonić w uszach. To nie działa. Musimy to zmienić. Ale przemysł spożywczy i farmaceutyczny zarabia na tym tyle pieniędzy. Wydaje mi się, że większość ludzi myśli na zasadzie, no cóż, nie jest dobrze. Nie, nie macie nawet pojęcia. Wy nad tym pracowaliście, więc wiecie, ale jest naprawdę bardzo źle. Mówimy o przemyśle wartym biliony dolarów i to się nie zmieni. Nie na szczycie. Rządy nie zmienią zdania na zasadzie, okej, przestaniemy jeść płatki śniadaniowe. Pomożemy ci. Tak, jeżeli myślicie, że rząd, nie wiem jak jest u was, ale w Stanach, każdy z nas musi wziąć za siebie odpowiedzialność, dzielić się swoją historią z innymi, ponieważ wydaje mi się, że ludzie są naprawdę zrezygnowani. Wypróbowali pełne ziarna i one nie pomagają. Myślą na zasadzie, jestem porażką, a tak naprawdę to cały system leży w gruzach. Tak, jeżeli chodzi o system, to musimy zacząć zadawać pytania. My, lekarze, wy, dietetycy, pytać i otworzyć oczy. Ostatnim razem byliśmy świadkami największej konferencji dla dietetyków. I jej głównym sponsorem był Danon. Znasz Danon, oczywiście, jogurt cukrowy. Jest również ogromnym sponsorem w Stanach. No dobrze, i co to oznacza? Nic? Czy może jednak? Hello, zacznijcie zadawać odpowiednie pytania. Dokładnie, zadawanie pytań. Wydaje mi się i zawsze to mówię innym. Jeżeli komuś zadajesz pytanie i ten ktoś się czuje nim urażony, to mamy prawdziwy problem. Pytanie, które ja bym zadała dietetykom, którzy przepisują diety węglowodanowe dla pacjentów z cukrzycą, to u ilu cukrzyków udało wam się odstawić insulinę? Zapytałam się o to i ludzie byli naprawdę obrażeni. Nie można rezygnować z insuliny. No dobrze, ja mogę, ja już jej nie używam. Znam lekarzy pracujących w Stanach. Dr. Bakeman, Dr. Westman, Sives. Robimy to codziennie. To bardzo smutne, ale wydaje mi się, że musimy o tym mówić głośno. Tak nie może być. Niestety w Stanach musiałam opuścić szpital. Powiedziano mi, że nie mogę tego praktykować.
Naprawdę? W ten sposób stracisz swoją pracę i podjęłam decyzję, że odchodzę. Teraz napisałam książkę i robię inne rzeczy, ale to, jak się obniżyła moja wypłata, astronomicznie. Możesz zarabiać ogromne pieniądze, dzieląc się tymi okropnymi informacjami. Nie da się tego odzobaczyć. Ja nie potrafię. Nie mogę rekomendować ludziom czegoś, co jest dla nich szkodliwe. To naprawdę przykry system. Jeżeli nie będziesz działać w następujący sposób, to wylatujesz. No dobrze. Pójdźmy za ciosem w jeszcze bardziej kontrowersyjne obszary tego wywiadu. Wy, dietetycy, uwielbiacie błonnik, szczególnie z produktów pełnoziarnistych, jak pełnoziarnisty chleb, pełnoziarniste płatki. Kochacie to. Niektórzy dietetycy twierdzą wręcz, że błonnik ma magiczne właściwości. Czy ty również uważasz, że błonnik jest taki niezbędny i wspaniały pod kątem naszej diety? Nie, nie uważam. Nie uważam, że błonnik, po pierwsze, nie jest niezbędny. Po drugie, wydaje mi się, że dla wielu może wręcz powodować więcej problemów niż pożytku. Badania, do których się odwołują ludzie i dietetycy o tradycyjnym podejściu, rzekomo wskazują na to, że błonnik obniża LDL. Po pierwsze, na początku tej rozmowy zaznaczyliśmy, że wyższy LDL to dobra rzecz w zależności od kontekstu. Owszem, jeżeli odżywiasz się w sposób tragiczny, to zjesz trochę warzyw i to może ci odrobinę pomóc. Ale to nie jest odpowiedni sposób. Jeżeli mój dom by się palił i wlałabym parę szklanek wody do ognia, hej, przecież ugasiłam część pożaru. No nie, musisz ugasić pożar. Alfa, mamy problem. Błonnik ma zazwyczaj tendencję, podobnie jak kwas fitynowy. Błonnik i kwas fitynowy łączą zazwyczaj wapń i żelazo. Nasz największy brak to żelazo. Wydaje mi się, że aż do 50% naszych dzieci nie otrzymuje odpowiedniej ilości żelaza. Nie jedzą steków i wątróbki, a hamburgery z serem, chleb i inny nonsens. Jeżeli o mnie chodzi, to błonnik jest niepotrzebny i ludzie na to reagują: o mój Boże, jak pójdziesz do toalety bez błonnika? Mamy badania wskazujące na to, że gdy dajemy błonnik ludziom w szpitalach, to nie działa. Wcale nie skutkuje bezbolesnymi ruchami jelit. Jedzenie odpowiednich tłuszczy w tym pomaga. Rzeczy, które powodują zatwardzenie, to m.in. makarony i węglowodany. To one zapychają twój system. Nie jestem antyroślinna. Mamy marchewki, odrobinę sałaty, ale to niewielka część mojej diety. Nigdy bym się nie skupiała na tym, jeżeli chodzi o to, czym się odżywiam. Jeżeli korzystasz z błonnika, żeby obniżyć cukier we krwi, to jest głupie. Powinieneś po prostu zejść z węglowodanów. Błonnik jest moim zdaniem przeceniony, nie jest szczególnie niebezpieczny, ale rozmawiałam również o tym z ludźmi, którzy cierpią na zaburzenia odżywiania się. Jeżeli jesteś osobą, która się głodzi przez długi czas lub obżerała się i wymiotowała, to twój przewód pokarmowy jest uszkodzony. Przestaje wchłaniać niektóre rzeczy. Jedzenie dużych ilości błonnika ci nie pomoże. To tak jakby wziąć szczotkę i szorować nią coś, co jest uszkodzone. To nie pomaga. Pozwól się temu zaleczyć. Wyluzuj. Tak wielu uważa, że to normalne, że ma się gazy, wzdęcia i biegunkę. Tylko, że to nie jest normalne. Wiecie o tym? A co myślisz o diecie śródziemnomorskiej? Myślę, że jest w porządku. Wydaje mi się, że niektórzy uważają, że to najlepsza dieta, jaka istnieje. Ja bym oczywiście ją wymieszała z keto albo opowiedziała się za keto, ale dieta śródziemnomorska zawiera duże ilości owoców morza, oleju z oliwy i tym podobnych. Rozmawiałam o tym z wieloma osobami i naprawdę staram się chronić zwierzęta przeżuwające. Lama, wołowina, sarnina to najlepsze źródła witaminy B12, żelaza, kwasu foliowego. Wiecie, rzeczy, o których rozmawialiśmy. Karnityny, kreatyny. Ale jeżeli ktoś by powiedział, że nie chce tego jeść, chce jeść łososia, muszle i tak dalej, okej, to świetnie, tylko że ta dieta zawiera również sporo fasoli, chleba i innych, które raz jeszcze, jeżeli masz zdrowy metabolizm, nie mają dużego znaczenia, ale ponieważ większość z nas nie ma, to zawsze bym unikała węglowodanów. Szczególnie jeżeli masz uszkodzony metabolizm. Naturalnie, Michelle, czy polecałabyś owsiankę pacjentom z cukrzycą? Czy polecałabym co? Czy polecałabyś owsiankę? Owsiankę? Nie. Jest niemal najgorsza. To zabawne. No dobrze, nie jest najgorsza, ale
Ja tak naprawdę przeprowadzałem eksperyment i wiem, że ludzie ze społeczności low carb również mieli system ciągłego monitorowania stężenia glukozy. Zresztą pewna firma mi sprezentowała jeden. Owsianka to nadal węglowodany. Pomimo tego, że ma w sobie błonnik, to powoduje wzrost twojego cukru we krwi, gdy rozpoczynasz od niej dzień. Nikt, większość ludzi, którzy ją jedzą, nie jedzą owsianki, a cukier, mleko, miód, owoce i cały ten syf, a więc rozpoczynasz dzień od bomby cukrowo-błonnikowej. A teraz zgadnij co, za 2 godziny rozboli cię żołądek i znowu będziesz głodny. A więc dużo większy sens ma rozpoczęcie dnia od czegoś, co wyrówna i ustabilizuje twój cukier, da ci stałą energię, jajka, bekon, mięso, takie rzeczy. Tak, powiedziałaś, to twoje słowa. To, jak się do siebie zwracamy, ma znaczenie. W poprzednim roku zmieniłam mój wewnętrzny dialog. Pozytywne rozmowy ze samym sobą wpływają na pozostałe obszary twojego życia. Obecnie priorytetuję opiekę nad sobą, wkładam energię w zdrowe relacje i odpuszczam niepotrzebne dramy. To twoje słowa. Jak można zmienić swój wewnętrzny dialog w praktyce? Wydaje mi się, że dla wielu jest to nienaturalne. Ja dorastałam trochę w ciężkich warunkach. Moja mama miała chorobę dwubiegunową drugiego typu. Mój tato robił co mógł, ale moi rodzice byli nieobecni. Na szczęście zarówno ja, jak i moja siostra byłyśmy pozytywnie nakręcone. Oczywiście skończyło się to u mnie zaburzeniem odżywiania i przez większość życia byłam bardzo samokrytyczna. Wmawiałam sobie, że jestem porażką, że muszę być nieustannie lepsza i musiałam się tak naprawdę przeciwstawić temu, do czego przywykłam i wszystko, co robiłam, uznać za coś pozytywnego. I wiecie co? To nie musi wyglądać tak, że ui, zbawię świat i wynajdę lek na raka. To może wyglądać tak, że dzisiaj zjadłam mięso i tłuszcz, dzisiaj zjadłam jajka na śniadanie. I dla mnie to wyglądało w ten sposób. Przebiegłam 8 mil, rewelka, spotkałam się dzisiaj z pacjentem i było dobrze. Nawet jeżeli rzeczy nie szły jakoś rewelacyjnie. Dobrze być żywym i jestem za to wdzięczna. Zaczęłam być mniej krytyczna wobec innych, stawiałam na współczucie, empatię. Życie jest ciężkie, nigdy nie wiesz, przez co ktoś przechodzi. Może ktoś utknął w korku, ktoś był dla niego niemiły. Nie wiem, może stracił swoją pracę albo rodzica. Nie wiem tego. Podjęłam decyzję, że będę miła dla siebie i innych. Postawiłam na współczucie. Jestem zajęta, jestem starsza, mam prawie 40 lat. Ludzie, którymi się otaczam, to niewielka grupa. Nie mam już 20 lat i nie spotykam się z każdym. Chcę trzymać dobry kontakt z dobrymi biegaczami, którzy mnie zmotywują do działania. Moja partnerka jest niesamowita, trzymam się z dala od dram. Ludzie na social mediach mogą również być bardzo niemili. Rzucą się na ciebie o wszystko. Weganie się do ciebie przyczepią dlatego, że nie jesz mięsa. Przeróżne rzeczy, nieważne co robisz. Ludzie są niemili. Nie mam na to czasu. Mówię innym również o tym, że udane życie to branie odpowiedzialności za wszystko. To nie oznacza, że to wszystko twoja wina. Z całą pewnością przeszedłeś przez jakieś traumy w przeszłości. To nigdy nie jest twoja wina, jeżeli ktoś ciebie wykorzystywał lub robił coś nienormalnego wobec ciebie, ale to twoja odpowiedzialność, żeby sobie z tym poradzić. Nie jesteś ofiarą, nie musisz być ofiarą. Miałam anoreksję, miałam problemy, to moja odpowiedzialność, żeby rozgryźć to, jak sobie z nimi poradzić. Przetworzyć to, pójść dalej, być miłym, funkcjonalnym człowiekiem. Jeżeli tylko weźmiesz pod uwagę te wszystkie rzeczy, nie będziesz miał problemów. Teraz, gdy jestem zdrowa, to jestem naprawdę wdzięczna. To tak jakby nawet podczas najgorszego dnia idę pobiegać, mam pracę, oddycham świeżym powietrzem, mam psa. Wydaje mi się, że tak często zostajemy wciągnięci w to, co robią inni i zapominamy o tym, że życie nie musi być takie skomplikowane. Czy stosujesz post? Nie, i wiem, że wiele osób stosuje IF, ale są dwie kwestie. Po pierwsze, wydaje mi się, że musisz być bardzo ostrożny. Jeżeli masz doświadczenia z zaburzeniami odżywiania, to może to być śliski grunt. Jeżeli o mnie chodzi, to jako że dużo biegam, to muszę wchłaniać odpowiednią ilość kalorii. Próbowałam stosować się do 2 posiłków dziennie, tak jak na przykład mój trener, ale jeżeli to robisz i biegasz ultramaratony,
to potrzebujesz od 1500 do 3000 kalorii na posiłek. To za dużo jak dla mnie. Michelle, ostatnie pytanie. Ostatnim elementem zdrowego metabolizmu są zrównoważone emocje i wewnętrzne poczucie szczęścia. My używamy sloganu "Można pięknie żyć" jako część naszej metody. Jaki jest twój sposób na piękne życie? Okej. Jedną z najwspanialszych rzeczy, czy też rad, jakie usłyszałam, to po pierwsze mieć jakiś cel i rozwijać swoją pasję. To jest naprawdę sposób, niezależnie jaką masz pasję. To nie ma znaczenia, czy jest to bycie rodzicem, zakładanie biznesu. Dla mnie są to biegi dystansowe. To jest coś, czym się naprawdę ekscytuję. Budzę się każdego dnia i to nie oznacza, że każdy bieg jest prosty i przyjemny. Powiedziałabym jednak, że są trzy rzeczy i to by była ta pierwsza. Druga to, usłyszałam to od bardzo popularnej gwiazdy sportu. Obecnie jest już na emeryturze. Derek Jeter powiedział, że pytali go o klucz jego sukcesu, a jest jednym z najbardziej utytułowanych bejsbolistów. Powiedział, że niezależnie od tego, co się działo, czy wygrywaliśmy, czy przegrywaliśmy, to obiecałem sobie, że nie będę latał za wysoko ani za nisko. A więc tak naprawdę łatwo być euforycznym, gdy wszystko idzie łatwo. Życie jest piękne, jestem zajebisty, jej! A gdy jest na odwrót, i tracisz pracę, twój partner jest chory, nie wiem co jeszcze, masz poważne problemy finansowe, jesteś zły i niespokojny, a zamiast tego powinieneś to po prostu zaakceptować. Będzie dobrze, przejdziemy przez to, nie wszystko naraz. Ja się staram być na tyle pośrodku, na ile mogę. Ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o piękne życie, to dzielenie się. Dziel się z innymi na każdy możliwy sposób. Nie ma w tym żadnej straty ani ujmy. Nawet w moim własnym społeczeństwie mamy bezdomnych, ludzi, którzy nie mają co jeść. A więc niezależnie co to oznacza, czy jako rodzina jesteście wolontariuszami, czy też wspomagasz finansowo, cokolwiek, uważam, że te trzy kwestie definiują piękne życie. Michelle, dziękujemy ci bardzo. To był naprawdę inspirujący wywiad. Dziękujemy, że się zdecydowałaś z nami porozmawiać. Dziękuję chłopaki, cieszę się, że mogłam tu być z wami. Jeżeli przyjedziesz do Polski, to proszę, daj nam znać, a my z chęcią ci pokażemy nasz kraj. Okej, tak zrobię, to miłe. Okej, Michelle, pozostajemy w kontakcie, okej? Dziękujemy. Dziękujemy wam bardzo za obejrzenie tego filmu i mamy do was serdeczną prośbę. Walnijcie oczywiście w kciuka, jeżeli macie ochotę i przede wszystkim zasubskrybujcie ten kanał, wtedy bezduszne algorytmy YouTube'a podeślą ten film na prawo i lewo, będzie więcej osób niezależnie myślących i pięknie żyjących. Okazuje się, że prawie połowa osób nie zasubskrybowała tego kanału, a wiemy, że chcecie, po prostu wypada wam to z głowy. To jest ten moment, naciśnijcie pasek subskrypcji, za co z góry dziękujemy.